tym roku okno transferowe w Polsce rozpoczyna się 1 lutego, a kończy 2 marca o 23:59. Jest to ostatnia minuta, kiedy kluby mogą składać dokumenty do ekstraklasy. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony, nie ma właściwie możliwości, żeby zawodników uprawnić na mocy transferów w Polsce do rozgrywek. Natomiast zdarzały się przypadki niestandardowe, zupełnie nietypowe, które powodowały, że aby uprawnić zawodników do zawodów, musieliśmy uzyskać jeszcze dodatkowe informacje i dodatkowe dokumenty. Kilka lat temu miała miejsce ciekawa historia. Klub wysyłał ostatniego dnia okienka dokumenty do uprawnienia. Pierwsze dokumenty spłynęły na faks przed deadline'em, czyli do 23:59, natomiast następne już po 12:00. No więc teoretycznie zawodnik nieuprawniony. Dzwonimy do klubu następnego dnia, mówimy, że jest taka historia, natomiast oni gotowi przysiąc, że wszystko zostało zrobione zgodnie z terminem i wysłane. No i jak to udowodnić? Poprosili firmę telekomunikacyjną, aby przysłała potwierdzenie, że wszystkie dokumenty, wszystkie kartki zostały nadane o właściwej porze. Nie mogliśmy tylko z tego powodu, że faks gdzieś tam nie zadziałał, nie uprawnić zawodnika. Zawsze jest dużo emocji, jest dużo nieprzewidzianych sytuacji. Na 3 godziny gdzieś tam przed tym, jak mamy gdzieś wziąć papiery, okazuje się, że trzeba kolejną wersję podpisywać, kolejną wersję skanować, a w hotelu jest zepsuty skaner albo faks, albo nie wiem, wpadły papiery do basenu. Sky is the limit, jeżeli chodzi o to, jakie przypadki już się zdarzały i w tym klubie, i w innych. Okienko transferowe są to daty, w których można dokonywać rejestracji zawodników do nowych klubów. Oznacza to, iż patrząc w praktyce, tak dzieje się wszędzie na świecie, kluby mogą zawierać umowy, natomiast umawiają się wcześniej, czy danego zawodnika sprzedadzą, czy danego zawodnika kupią. Natomiast ten zawodnik może być wyrejestrowany z poprzedniego klubu, zarejestrowany do nowego klubu tylko i wyłącznie w tym okresie. Żeby zarejestrować zawodnika, jest potrzebna umowa transferowa, jest potrzebny kontrakt indywidualny z zawodnikiem. Jest potrzebna informacja, potwierdzenie o wyrejestrowaniu go z poprzedniego jego związku lub tak zwany ITC, czyli International Transfer Certificate w przypadku transferu międzynarodowego. Jednym z najważniejszych dokumentów, które należy złożyć przy uprawnianiu zawodnika, jest oczywiście jego kontrakt z klubem. Każdy kontrakt jest zapakowany w kopertę, zaklejony. Na kopercie jest specjalna naklejka, na której jest napisane od kiedy do kiedy ten kontrakt obowiązuje, kiedy został zawarty i co ważne, podpisany jest na nim i zawodnik, i upoważniony przedstawiciel klubu. W ten sposób potwierdzają, że ten kontrakt tam rzeczywiście jest, bo my jako pracownicy Ekstraklasy nie mamy prawa go otwierać. Koperty otwierane są tylko w wyjątkowych przypadkach, kiedy na przykład występuje spór pomiędzy piłkarzem a klubem, czy badana jest ważność tego kontraktu przez odpowiednie organy PZPN-u, wtedy występują o to, żeby taki kontrakt przesłać i otworzyć.